W tym materiale pokażę Ci, jak na smartfonie Galaxy zrobić Wipe Cache Partition, czyli czyszczenie pamięci podręcznej i najlepiej jakbyś to zrobił po każdej aktualizacji, ponieważ pliki nagromadzone w pamięci podręcznej mogą mieć już nieaktualne dane i mogą źle wpływać na działanie telefonu. Więc, aby wyczyścić te pliki, musisz najpierw przy pomocy kabla USB-C połączyć swój smartfon Galaxy z komputerem lub tabletem. I jak tylko zobaczysz, że jest ładowany, to go po prostu wyłącz, bo tylko z poziomu wyłączonego urządzenia można przejść do trybu recovery. Teraz, co musisz zrobić, to przytrzymać jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk zwiększania głośności i trzymaj je, aż pojawi się logo Samsung, a następnie puść i poczekaj chwilę, aż Twój smartfon Galaxy przejdzie w tryb recovery. Do poruszania się po menu używaj przycisków głośności, więc zaznacz opcję Wipe Cache Partition, a następnie, aby przejść dalej, naciśnij przycisk zasilania. Teraz pojawiła się informacja, że ten proces jest nieodwracalny, ale spokojnie, jest to bezpieczne, nie utraci żadnych plików czy ustawień. Więc zaznacz yes i potwierdź przyciskiem zasilania. Poniżej zobaczysz, że czyszczenie zostało wykonane. I teraz wybierz opcję Reboot System Now, klikając przycisk zasilania, aby telefon uruchomił się ponownie. I to był cały proces, więc jeśli Twój smartfon Galaxy zaczął mieć problemy z wydajnością, krócej zaczął trzymać na baterii lub jakieś funkcje po prostu nie chcą działać, to zanim pomyślisz o resecie do ustawień fabrycznych, warto zacząć od Wipe Cache Partition. Co więcej, jeśli masz Galaxy Watch z systemem Wear OS, to obejrzyj ten materiał, aby dowiedzieć się, jak na nim zrobić również Wipe Cache Partition. Nie zapomnij o subskrypcji i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!